Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z nim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rebel Cops. Okej, mamy kolejnego questa fabularnego dostępnego, ale mamy też quest poboczny. Myślę, że nim się zajmiemy najpierw... Studio fotograficzne. Wiktor Zujew przejął studio fotograficzne i wykorzystuje je jako przykrywkę do fałszowania dokumentów. Ernest Berfalk, wcześniejszy właściciel studia, obiecuje sowitą nagrodę za przegonienie na dobre gangsteru Zujewa z okolicy. Okej. Dwoje policjanci męczą się po każdej misji, widać to po ich zdjęciach. Zmęczeni funkcjonariusze odzyskają pełni sił, jeśli nie pojadą na następne zadanie. Jeśli jednak zabierzesz ich na kolejną misję, nie spodziewaj się, że będą w najlepszej dyspozycji. Okej. Studio fotograficzne Berfalka jest dobrze znane nawet poza Ripton. Od czasu do czasu odbywają się tam wystawy popularnych fotografików i artystów. Na ostatniej pojawił się sam Paul Szpagat, gwiazda filmowej serii Krwawa Siekiera. Jednak od czasu przybycia Wiktora Zujewa wszystko się zmieniło. Jego ludzie przejęli studio i w jednym z pomieszczeń na zapleczu zainstalowali maszynę do fałszowania dokumentów. Teraz zamiast zdjęć Ernest Berfalk poprodukuje prawa jazdy dla całej armii John Smith. Studio jest dobrze strzeżone, ale przestępcy raczej nie spodziewają się gości. Jeśli załatwisz wszystko po cichu, nie powinno być żadnych problemów. Jeśli dasz im szansę, z pewnością wezmą wsparcie. Studio to całe moje życie, a ludzie je przyjęli. Zrobię to tylko chcesz, tylko pomóż mi odzyskać. Pomóż za prawie 2000, spadnie reputacja. Pomóż za 900. Przydałoby się, ale wiecie co? Podnieś sobie reputację i zróbmy to za free. O, Duval Junior! Ciekawe. Podobno twój stały snajper musiał wyjechać, więc pomyślałem, że to szansa dla mnie, żeby przysłużyć się miastu. Zresztą nie ma tu nic innego do roboty. W naszej rodzinie wszyscy mają cokolwiek wzrok. Mój ojciec był strzelcem wyborowym, a ja jestem jeszcze lepszy. Tata został przestępcą i mieszka poza Sharpwood w zakładzie karnym Nastro. Nie wiem, czy to bardziej wy Sharpwood, a nie poza. Ten zakład się mieści w tym samym mieście. Ale ja jestem normalnym gościem, nie odziedziczyłem jego problemów. Potrafię rozwalić szczura z odległości 2 km, a chyba masz parę szczurów do rozwalenia. Okej, czyli syn Duvala, którego musieliśmy zamknąć w tej... Którego musieliśmy zamknąć w Stepolis 2. Okej, czyli tutaj tylko 5 będę mógł wysłać, ale myślę powinno się w miarę udać. Masz tak to ze sobą. Strzelby na pewno nie chcę im dawać. Znaczy, to nie de facto nie muszę im tego dawać, nie? W ogóle, bo wystarczy tylko, żeby się udawało po prostu, wiecie, zajść kogoś, tyle. W razie W niech mają chociaż jeden nabity magazynek, jeden przy sobie. Ale no, raczej wolałbym to zrobić po cichu, aniżeli właśnie bić się na krzywy ryj. No bo niestety bitka to tu raczej nie spowoduje dobrej tej. Nie sprawi, że się ta misja skończy dobrze. Pałka jeszcze. Mogę jeszcze jednej osobie dać pałkę, więc będę musiał uważać, komu to rozdaję. Ale dobra. Reaper. Pałeczka. Pyk, pyk, pyk. Aha! W ogóle strzelba to jest osobna kategoria broni. To nie jest zamiast tego. To jest albo strzelb, tylko to jest broń krótka i właśnie strzelba jako broń długa. Bo to niech ma. Tak o, po prostu, żeby miał. Dobra, załadowane. Teraz tak. Noży nie mam na tyle, ale apteczkę na pewno przydałoby się paru dać. Nie, wracaj. Czy oni coś mają przy sobie? Nie. Nie mają. A dobra, bo jakby mieli, to byłoby takie coś, okej. Okay. Spoko. Dobra, jedziemy dalej w takim razie. Tam ci niech odpoczywają, no a my spróbujemy rogarem sobie sytuację. Zmiana ludności. Zobaczmy, czy ten Allardyce faktycznie mi pomoże. Okej, okay, on ma dwie tury do wykorzystania. Co, jaką różnicę by to robiło teraz? Chcę, że on właśnie jest zmęczony. Understood. Got it. To jest naprawdę dobre pytanie. You bet. Understood. Okej,
Okej. Widok na drugiego. Ten jeszcze nie przejdzie tutaj. Uwolnić. Dobra, on tu raczej nie powinien zaglądać, bo dać go tu. A ją mogę dać tu. Zakończyć turę. Okej, okay, tutaj mają kilku niewykorzystaną akcję. Czy to się doliczy do kolejnej tury? U Alardajsa się liczy, u nich niestety nie. Dobra, czyli tak, Alardajs. No, tu byłoby spoko. Bo on właśnie z tym jest aż tak mocno, żeby coś zdziałać. Więc dobra, wiecie co? Przeczekajmy. Co się stanie, jak przeczekamy? Lepiej byłoby zrobić tak, żeby ten po prostu, wiecie, poszedł w drugą stronę. Czekamy, czekamy. Nie ma to ograniczenia czasowego. O właśnie, pięknie. I teraz tak, Alardajs, podchodzisz. Tego typa przymocisz pałą i się chowasz za auto. Okej. Teraz Panini podchodzi, tego typa aresztuje. On se z tym bardzo fajnie znika, tylko no kurde, ten nie se dostaje, ale on powinien dojść tutaj i dopiero zrobić kółeczko, więc to jest w miarę bezpieczne. Uwięziony, więc dalej nie pójdzie, ale możemy dać tego na przykład z tej strony. Nie jest widoczny dlatego, więc skoczy. Roger. Ten idzie tutaj, został mi jeden gościu, ten ze strzelbą, ten idzie tu. Dobra. Zakończymy turę. Ci przechodzą kolejno. O właśnie, ten idzie tutaj, no i pięknie. Teraz tak, Alardajs jeszcze nie ma trzech tur. Ja muszę go mieć zawsze na tych trzech turach, bo to jest tylko plus dla mnie, kiedy je będzie mieć. Więc tutaj wszystkich ustawić najlepiej, tych co tak bardziej odstają za to auto. Mogę ustawić tutaj tak naprawdę. Nie powinni go z tym zobaczyć, ale zobaczymy. No i ten jeszcze tutaj niech się ustawi. Dobra, ta jedna tego nie wykonała akcji, ale nic nie szkodzi. Tura podejrzanych. Okej. Tu jest ten ziomek. Dobra, gdzie jest Alardajs? On jest tutaj, czyli mógłby podejść, tego typa grzmotnąć i tu. Ale od tego mamy też innych typów. Dobra, zapisz grę. Mam 8 zapisów. Zapisuję to. Tak. Czy to się uda? Roger. Make my day, asshole. Nice. Dobra, Alardajs. No wiem, że gościu tu jest. Ale też dobrze, bo padł mu punkcik bynajmniej za ostrzeżenie. Pałą gryj. Teraz ten jest bliżej, ten niech podejdzie. Dobra, na pół. Jest. Dobra, no i tak już niech się przygotuje do tego ziomka. Panie się przygotuje do tego ziomka. No a ten może po prostu się ruszyć gdzieś dalej, ale nie za daleko, żeby też nie mieć tutaj widoku. On trochę niebezpiecznie stoi, ale... No jeśli ten nagle się nie obróci i nie przebiegnie całego tego dystansu, no to nic się nie powinno wydarzyć. Więc czekamy. Zainteresował się. Ci idą dalej. Okej. Dobra, Alardajs. Ma tylko dwie tury, ale to dobrze, bo on może podejść tu. Dobra. Brickle. Podejdź tu. Tak, widzimy. I tutaj. Pałą po mordzie. Ten do tego nie podejdzie, żeby go zaresztować.
Ten niestety też nie podejdzie, żeby zaaresztować, więc muszę to jakoś przedłużyć. Okej. Czy to się uda? Make my day, asshole! Okej, prawdopodobnie dzięki temu, że mam właśnie strzelbę, to miałem jakby większą szansę na to, że gościu faktycznie się tak właśnie ustawi, wiecie, że się podda. Więc tak, pani Ni, ty tego gościa zaaresztuj. No, opartego mógłbym go jeszcze zdzielić w rypałą i odesłać, i dopiero zaaresztować, no ale nie potrzebuję aż tak bardzo im expa farmić. Ale ty alarda jest tego chyba jeszcze. I został nam ten... Kurde, mogę sobie zostawić Allardyce'a na 3 tury, żeby ten by podszedł i go zaaresztował, no ale dobra. Dobra, czyli tak, jak tutaj pójdę, no to będę skończonym idiotą, bo mnie ten gościu zauważy. Tutaj, podobnie. Tak, w miarę jestem ukryty, no ale umówmy się, że ktoś mnie zauważy z kilometra. Will do. Weźmy robić tutaj. Okej, koniec tury. O, bardzo ładnie, ten poszedł w tamtą stronę, ten tak leciutko podszedł i się zainteresował, ale nic takiego się nie dzieje. Dobra, Bickle, zaaresztuj tego gościa. I od razu się wycofaj. I tego zaaresztuj. Też się wycofaj. Ten dwie tury no daleko nie pójdzie, ale mógłby iść tutaj i zobaczyć w takim razie przez okno chyba. Tak? A nie. A nie, bo tu są takie małe okienka, więc dlatego mamy wizję dzięki snajperowi, ale on mógłby na wyżej tylko okno otworzyć. Okej, to mnie wypiarzy. Dobra, ten. Idzie na support do niego. Well, hello. Alarda jest, on się troszkę tutaj przesunie. Niech czeka. Panini stoi w tym miejscu. On się schowa tu. Dobra. O, bo dobra. Dla bezpieczeństwa Alarda jest, niech też się schowa. Bo ten jest zainteresowany. On tu podejdzie. Ma tylko nadzieję, że nie zauważy jego, nie rozpocznie alarmu. Już tego nie zmienię teraz. Okej. No you gotta be fucking kidding me! Nie, no to jest jakiś kurwa żart! To jest jakaś kurwa kpina! Okej. Roger. Szczerze, nie mam pojęcia, dlaczego w ogóle ona daje mi ostrzeżenie dla typa, którego ja widzę. Hold still. No, chyba se żarty, kurwa, stroisz! Don't move. Mhm. Super! Hold still. Jaki brałem to podeszło? Nie mam bledego pojęcia. Kończymy turę. Teraz pójdzie trochę lepiej. Dobra, daj go skuć. I się schowa od razu. Daj go skuć. Get on the fucking ground! Done and done. Akurat tam sobie podszedł. Spoko. Ty tego gościa zakuj. No i schowa się za łódkiem. A wy tam powoli się już w kierunku drzwi. Okej.
got it. Got it. Najlepiej, zanim wejdziemy do środka, wypadałoby wyczyścić te zewnątrz całe, nie? Ale żeby to wyczyścić, to Allardyce musiałby nic... Czy Allardyce, cała ta grupa musiałby nic nie robić w ogóle. Jego mógłbym tego gdzieś przesunąć, gdyby było tylko kapeczkę bliżej, ale tak, to wolę go tu zostawić. Ale tę trójkę mogę natomiast przesunąć tutaj bliżej. Żeby już tu byli gotowi. Proszę mi tam się wszyscy ładnie przesunąć. Panini. Got it. Dobra, a reszta czeka. Ale ten jest ciągle za blisko, więc niech ktoś podejdzie bliżej. Aha, nie podejdzie bliżej. Okej. Okay. Good to bloody know. Okej, dobra, włącz... Tak, chcę włączyć ograniczone zapisy. Zapisuj. Co się będę kurwa pierdolił. Got it. There's somebody over here. Jak ja bym miał mieć tylko 8 zapisów całą misję, to ja bym się chyba rozjebałbym mnie kurwa. Dobra, ten jest zabezpieczony. Czy są drzwi z tej strony. No właśnie, tutaj otwórz. Tylko że... No właśnie, oni już tutaj na wejściu stoją, więc jak ja tutaj kurde... Jak ja tutaj kurde otworzę drzwi, to on momentalnie dostaje strzała. Więc to niestety jest trochę kiepawe. No i dalej to raczej nie będę tego obchodził, bo to się trochę mija z celem. No niech to powoli podejdą. Jeszcze ona nie podejdzie tu. Nie mam jakiejś kosztowności, widzę chyba smart. Zewnątrz nic nie widzę. Dobra. Ten niech się przesunie tutaj. To szkoda, że z automatu jak nie wykorzystam jednej akcji, to nie mają trzech akcji na turę. Bo teraz patrzcie, tych dwóch miałoby trzy akcje i wtedy ten wchodzi, otwiera, podchodzi, jeb, ta podchodzi, jeb, aresztuje, ten podchodzi, aresztuje i mamy gotowe. Ale nie, po co? Zaraz się zainteresuję tym gościem, więc trzeba będzie Allardyce z nim bardzo szybko wycofać. Dobra, czy ten zdąży... Znaczy dobra, podejdzie, ale niestety będzie na widoku, więc nie. Allardyce, ty... Zakuj tego typa. I od razu leć się tutaj, schowaj między kontenery i właśnie... Okay. No i niestety ten gościu go oczywiście musiał zauważyć. Okej, ale on będzie musiał podejść, więc będzie też tu... Ale no tak, ten też jest przecież na widoku. Więc ten się musi wręcz wycofać. Ten... No ten w sumie też. Got it. Więc cały mój misterny plan właśnie poszedł się pierdolić. Dobra. Otwórz. Ok, weź się ty rusz tutaj, żeby ci miejsce. Wow, widzę ich! No idź! Oni mnie też zauważyli przed chwilą. Dobra, teraz ty. Podejdź tu. Tego ogłusz. Ty tego ogłusz. Ok, ten to trochę poszedł. No nie zdzierżę! Jedyny typ, który nie ma nic! No ja jebie!
Czyli Panini de facto musiałby te drzwi otworzyć tak naprawdę. A Samoestan właśnie musiałby wkroczyć i się tym zająć. No, bo on też ma wytryw. Dobra, alarm nice. Understood. Got a visual. Dobra, ktoś musiał po prostu naprawdę zastanowić nad kolejnymi ruchami. Dobra, ten w sumie tu nie będzie aż tak widoczny, może się tutaj schować. Z Teorio, niech przejdzie od razu za kontener. Niech stoi. Kończymy turę. Idzie, ten podchodzi. I... okej, okay, jeszcze się nie zainteresował, ale pewnie jak tego teraz skuję i se przejdę, no to się zainteresuje. No, oczywiście. Dobra, czy ja chcę to zrobić? Szczerze chyba nie bardzo, bo on tu wręcz podejdzie i zaraz mnie zauważy. Tak sądzę. No nie, przecież jak ja mu przejdę przed oczami, no to nie ma pata, żeby mnie nie zauważył. Ale tu jestem w miarę ukryty, więc to jest dobre. Dobra, dobra. Panini, otwieraj drzwi. Właś tu. Go. Już się przygotuj, żeby to zabrać w kolejnej turze. I teraz tak, samo jest tam. Wchodzisz tu. Okej, okay, teraz mamy wizję, kurde, tu. Mam nadzieję, że ten gość nie zauważy, że ten gość jest ogłuszony. Roger. Ale wy też patrzcie to, nie? Na przykład walnę pałką, to mam 10 expa, ale jak użyję tego, to chyba jest plus 30 expa, więc warto używać tego drugiego, tej drugiej opcji. No, bynajmniej w teorii, bo w praktyce no to lepiej używać tego, co się faktycznie sprawdza. Czy mogę podejść teraz? Są przeskoczy przez tego, czy jak? Tu jest skrycie, tu jest skrycie. Weź podejść tu. No nie, no, za winklem stoją, to nie powinno go być widać. Dobra. Zapisuję w takim razie. To się może akurat przydać. No. Okej, ciekawe. Byłeś zainteresowany, ale w sumie to jest takiego nie zrobił. O, ciekawe. Jak to wygląda z nim? Jak na złość nie podejdzie na tyle. Okej. Okay. Podejdzie tu i... freeze, asshole! Gacia! Dobra. Alardajs, ty po prostu podejdź bliżej. I przeoszczędź na kolejną turę. Ty, no tu się niestety nie schowa, ma to trochę za bardzo na widoku. Weź podejdź tutaj. No i zostań. Samo jest tam. Zakup tego ziomeczka. Dobra, i teraz zanim się ruszę, oczywiście... Nie. Taktyczny zapis, zanim się ruszę. Will do. A może no tak, to co zapis, że oni mnie ostrzegą, jeśli ktoś to będzie. Nie, stój. Dobra, ten się nie rusza, to w sumie nie muszę tu nic zrobić. No ale mogę się dla pewności po prostu przesunąć tutaj. Ty weź to zabierz. Co to jest? Ostry sos. I'll take that. Okej, okay, no to nie do końca miałem rację z zawartością. Dobra, ten no niestety jak podejdzie, to zużyje dwa ruchy. A szkoda, że nie jeden, ale niestety. Dobra. Czy może pałka na aresztowanie? No i ty... tu nic nie widzę takiego. No nie wiem, jak coś jest do zebrania, to tak się świeci, więc nie ma co
Patrzę zbytnio. Okay. Ten się może tu przesunąć, żeby być ewentualnie troszkę bliżej tego gościa. Tu nie pójdę, bo mnie ten gościu zauważy jak nic. Będzie. Okej, okay, tamtemu zeszło zainteresowanie. O, dobra, dobrze się nie ruszyłem, bo ten się przesuwa. Jak? No jak? No pytam się jak? Dobra, ale wszyscy mają alarm? Nie, tylko ci dwaj. Tylko ci dwaj, dobra. To alarm dice. Podchodzisz do niego. Pałą w ryj. I trzeba się ich szybko ich zaresztować. Ten jest w sumie stoi, więc cyk, aresztacja. Ten jest ogłuszony do kolejnej tury. Dobra, weź podejdź, schowaj się. Bo tu powinno już być czysto. Dobra, robię sobie kolejnego save'a, tak na wszelki wypadek. I okej. Okay. Jeśli dobrze rozumiem, powinien mieć teraz na tyle spokoju, żeby fajnie wykorzystać sytuację. To jak na złość jestem, o kurna, dwie kratki za daleko, żeby to dobrze wykorzystać, jak ja bym chciał, więc... Stanę sobie. Tutaj... Aparat widzę, może być sporo warty. Dobra, stój. Kończymy turę. Okej. Okay. Jest! Jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, teraz tak. Ty się alarm daj, przesuń tutaj. I czekaj. Ty, jako już to byś nie te ruchy nie stakują, to aresztuj tego gościa. Znowu jesteśmy na czysto. Pięknie. Mamy kuczyć dalej. Ale daj, mam mieć trzy ruchy, a ty przejdź tutaj i zobacz do środka. Okej, okay, mamy tutaj coś, jakiś papierek. Może coś fajnego. Wchodzimy. Wiem, że on tam stoi, specjalnie tam wchodzę. Go! I łapę na górę. No you gotta be fucking kidding me. No nie. No nie. No kurwa nie wierzę. No nie wierzę. I gościu mi teraz spierdoli akcję. Bo oczywiście musi być kurwa totalnie losowe to, czy on te ręce podniesie, czy nie. Na szczęście zrobimy sobie save'a właśnie po tej akcji. Po tej? A nie, to jeszcze jest po tej innej akcji. Dobra, po kolei. Każdy niech podejdzie bliżej. Ten nawet może podejść tu, bo skoro ten mnie nie zauważy, jak stałem tu, no to tym bardziej tu nie powinien. Pani, nie możesz podejść tutaj. Panna Golden, niech będzie za tobą. Kończymy turę. No, dobra. No i też, jakbyś się nie zauważył, tylko po prostu nawet się na mnie spojrzał. Dobra, Allardyce. Understood. Bajek w tym kierunku. Bricker. Right away. Tutaj. Something interesting here. Ty aresztujesz tego gościa. Roger. Idziesz tu. Co mogą go dać nawet tu, ale już nieważne. Panini. Right away. Kraczasz. Hold on. Idziesz. Łapy w górę. O, i teraz się udało. No i teraz ty możesz podejść tutaj, jeszcze się chowając przed wzrokiem tamtego, co tu jest. Aparat, po prostu. No i skujemy typa. No a panna Golden może się tutaj schować właśnie w środku przed wzrokiem tego gościa. No i dobra. No i kończymy turę. Ok, ten idzie w tym kierunku. Czyli w sumie jest spoko. Podejdź ty tutaj. Co my tu mamy? Srebrna piersiówka. Ok, czyli nie notatka, tylko rzecz wartościowa. Bardzo dobrze. To jest trochę ryzyko, że go tu postawiłem, no ale... Trudno. Nie, tutaj. Ale nice. Dwie ruchy tutaj w to miejsce. Dalej musi mieć te trzy ruchy dla siebie. Jeszcze
ten gościu, no to on po prostu tu wejdzie. Zostaje. Wodę blokuje, więc ona musi być pierwsza. Okej, tu mamy coś. Zakładam... nawet nie będę strzelał, co tam może być, nie? Dobra. Ten nie powinien mi zauważyć, ten idzie teraz w tym kierunku. Ale nie, taktyczny zapis. Taktyczny zapis będzie tak czy siak. Bo nie wiem, co się tu... Mógłbym użyć snajpera, ale szczerze nie chcę tego robić, więc... Aha, on tak, on nie ma nic. Done and done. Więc nawet nie może tego wytrychem otworzyć. Ale samo jest, tam ma chyba jeszcze wytrych. Dokładnie. Got it. Okej, w środku jest pusto. To mi się podoba. Znaczy pusto. Jedna rzecz tam... Jest. Niech zgadnę. Wsparcie! Pewnie tak, ale... Okej, idą, ale nie ma ogólnego alarmu. Więc nie jest źle. Dobra, komu ja dałem granat, kurde? Komuś dałem. Halo, komu ja granat dałem? Łapy w górę, po coś. Dobra, mamy w sumie tyle ruchu. Okej, wchodzimy w takim razie. Tego zdejmujemy. Tego. Serio? Alardajs go blokuje? Naprawdę? Bez jaj, ludzie. Will do. Pała w ryj. Teraz dla ciebie miejsce mam tutaj. Okej, tu jest gościu, ale dopóki nie ma alarmu, to nie ma problemu. Dobra, Golden, weź ty podejdź tu. I tego typa ucisz. Ty możesz podejść tutaj i zgarnąć to. Co to jest? Czarna herbata. Ciekawe, czy jesteś warta. Się ustaw tutaj. Ty możesz podejść tutaj i zgarnąć. Wino. Wino będzie drogie. Alardajs mógłby zaaresztować, ale nie. On ma mieć zawsze 3 buchy. Kolejny wychodzi. I... Okej, myślę, że wejdzie ten, ale nie. On to obchodzi jakby z drugiej strony. Galstorio, ty najpierw weź zgarnij tu jakieś czekoladki. Wejdź tu. Tu jest czysto. Więc... Done and done. Stąd się z tej strony. Daj mi tu tego gościa. Panno Golden, pani niech skuje tego ziomka. I możesz w sumie przejść tutaj. Szczerze, Bricker mógłby, może skuć ich obu tak naprawdę. I dostanie dzięki temu duży bonus do expa. Ma 100 punktów. Dobra, Alardajs. Nie będzie miał 3 kroków kolejnej duży, ale to nic, bo on może bardzo ładnie tego typa teraz ogłuszyć. No a ten się już może przygotować do aresztowania tego ziomka. Powinno być pusto. A w sumie jest, już mamy tutaj wizję normalnie. Dobra, czyli to pomieszczenie jeszcze jest do sprawdzenia. I tak ogólnie to już chyba wszystko jest zebrane. Tak mi się wydaje. Okej. Kolejny gościu wychodzi. Dobra, nie, ty Alardajs sobie poczekaj tutaj. Tu przejdzie. Coś tu mamy? Pusto. Dobra, czyli nie ma też już więcej kosztowności. Czyli zostało tyle, co po prostu rozprawić się z pozostałymi. Co mam nadzieję uda się bardzo ładnie ogarnąć. Roger. Tylko niestety będę musiał też jakoś inteligentnie ustawić.
You got it. Dobra, nie wiem jak oni będą szli, więc warto się ustawić trochę tu, trochę tu. Okej. Okay. Mam 5 typa, nie, mam 6 łącznie, czyli co? Tu jest Panini, ale w sumie gówno potrafi. To jest ryzykowne, ale dobra, niech idzie. Okej, póki co spokój. Dobra, jakie punkty mogę wydawać? Kurde? Tu? Tak. Czujność podświetla wszystkich. Wszyscy mają punkt. O tym zapomniałem. To jest cień, zwiększa celność. Dobra, użyjmy czujności. Okej, wszyscy są tam. Spoko. Czyli możemy się na spokojnie tutaj na nich przyszykować. Dobra, zleć tutaj. Niech się tu przesunie. Dobra, on tu by mógł w sumie tutaj powoli iść, bo już tak wiecie. Wyjść mu na pysk, jebnie. Pała albo ewentualnie to zastraszenie czy coś tam, żeby się właśnie nie ruszał. Roger. Dobra, niech idzie w tym kierunku. Ale patrz, to jest ciekawe, bo oni się chyba nie ruszają z tym w ogóle. Patrzę. Okay. Will do. Jest to naprawdę intrygujące. Dobra, to działa tylko na jedną turę oczywiście, więc... Done and było done. Co. Liczę, żeby to trwało dłużej. Tu jeszcze jest gościu, kurde, nie zauważyłem. Done and done. Ale okej, ale póki oni się w ogóle stąd nie ruszają, to jest dobra moja. Will do. Bo im lepiej, im dłużej będą tak stali nieruchomo, tym lepiej dla mnie. Ten niech podejdzie tutaj. Tak, jeden gość jest z tej strony jest czterech, z czego jeden jest tu. Tu wypadłoby postać właśnie Alardajsa jako czołem, żeby on podszedł, tego zogłuszył i potem ten podchodzi i go aresztuje, a tę dwójkę, ta może na nie, tam by mogła, jeśli udałoby się, to mogę podejść tu i tego ogłuszyć, a ta może zająć się tym. Więc dobra, po kolei tutaj. Niech podchodzą. W sumie ten samojestan, to bym na wszelki bym go tutaj nawet gdzieś przesunął, ale... Ale nie, niech idzie tutaj. No i koniec tury. No, bo oni tylko stoją, nic nie robią. Co jest, czemu stąd nie może wyjść? No nie gadaj, że ten go blokuje, naprawdę? Done and done. A, szajs. Dobra, Alardajs. Może podejść maksymalnie dotąd, mam dwa ruchy. Stary, ja go widzę. Musiał tam malić. Dobra. Łapy. Hold it right there. Nie, nie udało się! Fuck me! Jakbym to wyciąłem, to sorry, ale mi taka wczuta teraz wchodzi, nie, żeby to skończyć po prostu. Już mnie to po prostu, to już mnie samo to przejście po prostu irytuje. Done and done. Ale Darek miał mieć 3 ruchy na kolejną turę. Roger. Niech się schowa między samochodami. Po prostu podejdzie bliżej. Ten to samo, tylko done z drugiej done. Strony. No i Panini wyłączy. Golden, czy ja chcę, żeby Golden wkroczyła? Mogę spróbować wykorzystać to chociaż. Done and done. You crazy, watch where you're going. Dobra, ja myślałem, że pokaże mi kogoś tam, ale niestety nie. Więc czekamy. Wchodzisz? You got it. Pała na ryj. Roger. Brick Breaker. On your knees. Aresztujesz. To jeszcze nie jest wszystko, czyli tam został jeden ziomek. Bądź dwóch. Mam nadzieję, że jeden. Roger. Zobaczmy. Figę zobaczę póki co, więc... Will do. Tylko przesuwamy ludzi.
coraz bliżej i bliżej. Mój stan. Dobra, gdzie tu? Samostian, przepraszam, Boże. Ile zaraz to imię źle powiedziałem w tym odcinku. Ale co do środka, dajcie, wchodzimy to. Następna góra. Zobaczmy. Tu se gościu stoi. I tutaj też. Okej, okay, to jest prawdopodobnie ostatnich dwóch gości, jacy są w ogóle w tej misji. Więc tak. Okej. Podejdź tu. You got it. Ogłusz tego pałą. Ten niech nie podchodzi, bo się... Roger. Tylko z nim też spierdoli teraz misję. No, może tutaj right podejść do nich. Reszta może w sumie zostać tam, gdzie stoi. No i pięknie. Mamy to. Cyk. Cyk. No i to już jest. I teraz Allardyce aresztuje ostatniego gościa. Boom. Boże, i nie szło tak od razu. Przepędź. Zgódź się pomóc właścicielowi za darmo? O kurde, to było trofeum za to, naprawdę? Nie wiedziałem. Zgódź się za darmo i przepędź, czy po prostu wykonaj tę misję, mówiąc krótko, nie? Kontynuuj. A, i jakby co ogarnąłem, że nie, to nie są ludzie, którzy uciekli, czy tam zbudowali przeciwko Jackowi, tylko to są ludzie jakby chyba z Ripton, z tego komisariatu, którzy właśnie walczą przeciwko, są z komisariatu z Ripton i walczą przeciwko właśnie temu samemu Zujewowi. No i szaty mamy za... Ja. Okej. Okay. Czy ja to chcę sprzedać, czy jak sobie dalej? Dalej. Zobaczmy. Daj 25, daj 50. Dobra, dajmy 50. Myślę, że im szybciej podbiję sobie na maksimum ten szacunek, no to będzie lepiej dla mnie tylko. Kto wie, może na przykład nasz kolega handlarz będzie miał tańsze przedmioty. Jak to wygląda póki co? Strzelba, pistolety, hełmy, tazery, tłumiki i tak dalej, kamizelka. No jak na złość pałki niestety nie ma, a szkoda, przydałaby się. No a teraz kurde, całą ekipą będziemy musieli iść na tą posiadłość. Całą ekipą. Będziemy mieli czterech w swoim żywiole. Ale Dice to już jest chyba tak wymęczony, że bardziej się chyba nie da, tak mi się wydaje. Jest? Aha, że jest przedmiotów, dobra. Kurde. No to będzie intrygujące. Tak czy... A nie! No tak, Boże, zapomniałem, że ja mam mam 6 kurde na całą akcję! Czyli ja będę musiał jednego wysłać tutaj na główny plac, a 5 rozesłać na pozostałe typy dodatkowe rzeczy i potem będę musiał tak powoli do siebie kierować tak naprawdę. Kurde. To będzie masakryczne. Czemu to jakieś opcje, żeby sobie mogli odpocząć, nie wiem, cyk i cokolwiek innego. To było dobre, no ale okej. Okay. No nie mam niestety czasu, ani no po prostu czasu, ale ochotę chwilowo też, bo już się... Jak jeszcze jedna taka akcja będzie mnie ciekawa, jak ta z tym studiem, to się po prostu nie rozerwie dzisiaj, więc póki co ode mnie to będzie tyle. Widzimy się w kolejnym materiale, w którym spróbujemy wykonać właśnie misję z tą całą posiadłością. Ode mnie to tyle, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!